Trenerze, gratuluję. Nie udało się w grupie wygrać, wygraliście mecz o trzecie miejsce, czyli z wesołymi minami, można powiedzieć, wyjedziecie z Podkarpacia. Tak, jak najbardziej. Uważamy turniej za bardzo udany. Nie przegraliśmy tak naprawdę meczu na tym turnieju. No niestety punktowo Wielkopolska okazała się w grupie mocniejsza, ale myślę, że z punktu widzenia szkoleniowego na pewno cenne doświadczenie dla naszego całego zespołu. Bardzo dobry występ, jesteśmy bardzo zadowoleni z całego turnieju. No a dzisiaj tylko było dobre podsumowanie tego występu. Obawiał się pan meczu z gospodarzami tego o trzecie miejsce? Jak najbardziej. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej postawił bardzo trudne warunki dzisiaj. Jednakże my zrealizowaliśmy wszystkie założenia taktyczne, to co sobie zaplanowaliśmy i myślę, że dobrze przeanalizowaliśmy grę gospodarzy. Wyjeżdżacie z Podkarpacia z medalami. A z jakimi wrażeniami, jak się wam tu podobało? Przede wszystkim chciałbym podziękować Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej za organizację turnieju. Mieliśmy wszystko, co trzeba. Dobre warunki, przede wszystkim dobra baza. No i do tego z dobrym rezultatem wracamy do Warszawy. Także chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za miłe przyjęcie i za cały turniej. Patrząc na wynik, to boiska też chyba sprzyjały, tak? Boiska sprzyjały, tak, chociaż nie było łatwo. Bardzo wysoki poziom turnieju, no ale to tylko zaprocentuje naszym zawodnikom na przyszłość. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, kapitan? Dawid Rodak. Franciszek Stępniewski. Chłopaki, świetny mecz, chyba najlepszy w tym turnieju, co wy na to? Chyba tak, na pewno dobrze się pokazaliśmy. Mamy to! Dobrze się pokazaliśmy. W pierwszej połowie pełna dominacja, w drugiej było trochę chaosu, ale daliśmy radę. I wygraliśmy pewnym wynikiem 3-0. Jak ci się grało dzisiaj, powiedz? Mi? Na początku, w pierwszej połowie mi się grało bardzo dobrze. W drugiej również. I bardzo dobrym wynikiem to podsumowaliśmy. Mazowsze! 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 Tak jest! Gratuluję, chłopcy. Trzymajcie się.